Ergo Hestia i artystyczna podróż Hestii przedstawiają fragment książki Charlesa Dickensa Opowieść wigilijna. W konkursie Literacka podróż Hestii wskazujemy tytuły, które mają szansę pozostać na długo w kanonie literatury dziecięco-młodzieżowej. Czyta Robert Makłowicz Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Tłumaczenie Cecylia Niewiadomska Rozdział pierwszy. Duch Marleya Zaczęło się od tego, że Marley umarł. To nie ulegało wątpliwości. Świadectwo zgonu podpisali ksiądz, urzędnik, grabarz i właściciel zakładu pogrzebowego. Scrooge, wspólnik Marley'a, także je podpisał, a jego nazwisko było cenione, cokolwiek by podpisał zwłaszcza na giełdzie. Stary Marley był martwy jak ćwiek w drzwiach tak mówi znane angielskie przysłowie. Czy Scrooge wiedział o śmierci Marley'a? Oczywiście. Jakżeby mogło być inaczej? Scrooge i on byli wspólnikami przez wiele lat. Scrooge był też jedynym spadkobiercą, zarządcą, przyjacielem Marleya i jedynym człowiekiem, który szedł za jego trumną. Przy tym Scrooge nie był zbytnio dotknięty tym wypadkiem, bo okazał się doskonałym kupcem i w dniu pogrzebu obmyślił korzystny interes. Scrooge nie kazał zamalować nazwiska starego Marleya na szyldzie swego domu handlowego. Jeszcze po wielu latach na szyldzie nad drzwiami wejściowymi ich firmy można było czytać Scrooge i Marley. Firma ta bowiem była znana powszechnie. Nowicjusze w sprawach handlowych zwracali się do Scrooge'a Scrooge albo Marley. On zaś odpowiadał na obydwa nazwiska. Było mu wyraźnie wszystko jedno. Trzeba też przyznać, że skrócz miał silną rękę, gdy szło o interes. Chwytała ona, ściskała, ze skóry obdzierała swoją ofiarę, nie wypuszczając jej aż po doszczętnym wyzyskaniu. Był to jednym słowem chciwy i stary grzesznik. Twardy i ostry jak krzemień, zamknięty w sobie, milczący i samotny jak ostryga. Zimno wewnętrzne wyostrzyło jego starcze rysy, wydłużyło nos, Zmarszczyło policzki, uczyniło jego chód sztywnym, zaczerwieniało oczy i zabarwiało na niebiesko usta. Gniewnie brzmiał jego ostry głos, szron pokrywał jego głowę, brwi i chudą brodę. Wnosił ze sobą lodowatą temperaturę, zamrażał nią swe biuro podczas upału i nie podwyższał jej ani o jeden stopień, nawet podczas Wigilii Bożego Narodzenia. Zmiany pogody nie miały wpływu na Scrooge'a. Żadne ciepło nie mogło go ogrzać, żaden mróz bardziej oziębić. Niepogoda nie wiedziała, z której strony go zaatakować. Największy deszcz, śnieg, grat czy zawierucha miały nad nim wyższość pod jednym tylko względem. One często okazywały się szczodrymi, spadały na świat i ludzi hojnie, dla Scrooge'a zaś takie pojęcia jak szczodrość lub hojność w ogóle nie istniały. Nie zdarzyło się, aby ktoś z przyjaznym uśmiechem zatrzymał go na ulicy i powiedział – kochany skrócz, jak się masz? Kiedy mnie odwiedzisz? Że bracy nie prosili go o jałmużnę, dzieci nie pytały o godzinę, żadna kobieta ani mężczyzna nie pytali skróża o drogę. Nawet psy ślepców musiały go znać, bo gdy nadchodził, wciągały swych właścicieli do domów lub na podwórka, a potem machały ogonami, jakby chcąc powiedzieć – brak oka jest lepszy od złego oka – Mój niewidomy panie. Co to obchodziło Scrooge'a? On tego właśnie pragnął iść samotnie przez życie, odpychać od siebie wszelką ludzką sympatię. To, zdawało się, wybrał Scrooge' za cel i tego się trzymał niewzruszenie. Odstręczanie od siebie, przerażanie lodowatym chłodem spotkanych ludzi było dla niego tym, czym jest słodka legumina dla małych łakomczuchów. Pewnego razu, było to właśnie w Wigilię Bożego Narodzenia, stary skrócz siedział w kantorze i pracował. Dzień był przejmująco mroźny. Ludzie na ulicach chuchali w dłonie, bili rękoma o piersi i tupali dla rozgrzania. Zegary wybiły dopiero trzecią, a już było ciemno. Przez cały dzień nie widziało się słońca. W oknach sąsiednich biur migotały świece. Mgła wdzierała się do pomieszczeń, a była tak gęsta, że tonęły w niej domy na przeciwnej stronie wąskiej ulicy. Patrząc na niskie mgły, można było sądzić, że natura, rozsiadłszy się gdzieś w pobliżu, odbywała jakieś złowrogie praktyki. Drzwi biura były otwarte, skrócz wolał mieć na oku swego pomocnika, który siedział obok w małej izdebce i kopiował listy. Na kominku w pobliżu skróża tlił się skromny ogień, w izdebce pomocnika ledwie żarzył się jeden węgielek. Zziębnięty pracownik nie mógł podsycać ognia, bo skrócz trzymał skrzynię z węglem w swoim pokoju. Ile razy pomocnik wszedł z łopatką, pryncypał groził mu, że będą musieli się rozstać. Pomocnik owinął szyję białym szalikiem i usiłował ogrzać się od świecy, a ponieważ nie miał dość bujnej wyobraźni, usiłowania jego były bezskuteczne. Wesołych świąt, wuju! Niech cię Bóg ma w swojej opiece! odezwał się sympatyczny głos. Był to siostrzeniec Scroogea, który wszedł tak nagle, że Scrooge zauważył jego obecność dopiero wtedy, kiedy ten do niego przemówił. Cóż znowu za głupstwa! mruknął Scrooge. Siostrzeniec Scroogea rozgrzał się szybkim chodem i cały był rozpromieniony. Piękna twarz jaśniała, oczy błyszczały. Święta nazywasz głupstwem, wuju? zawołał. Jestem pewny, że nie myślisz tak. Przeciwnie, tak właśnie myślę odrzekł Scrooge. I mam rację. Wesołych świąt! Jaki ty masz powód, żeby być wesołym? Ty, biedaku? – Doskonale! – roześmiał się siostrzeniec. – A jaki ty masz powód, żeby być ponurym, wuju? Ty, bogacz? Skrócznie, mając pod ręką odpowiedzi, powtórzył znowu. – Głupstwo. – Nie bądź taki kwaśny, wuju – rzekł siostrzeniec. – Czy mogę być inny, gderał wuj, kiedy zmuszony jestem żyć w świecie głupców? Wesołych świąt! do licha z wesołymi świętami! Znać ich nie chcę. Czymże są święta Bożego Narodzenia dla ciebie, jeśli nie terminem płacenia rachunków, a zwykle wtedy jesteś bez grosza? Z każdym Bożym Narodzeniem jesteś o rok starszy, ale nie bogatszy. W ten dzień, po sprawdzeniu ksiąg handlowych, przekonujesz się, że po dwunastu miesiącach galerniczej pracy nie masz odrobiny zysku. Gdybym był pracodawcą... To każdy idiota włóczący się z życzeniem wesołych świąt zostałby ugotowany w jego świątecznej potrawie i pogrzebany z gałązką choinki zatkniętą w serce. To byłoby rozsądne i słuszne. Wuju łagodnie mitygował go siostrzeniec. Siostrzeńcze, przerwał wuj surowo, święć dzień Bożego Narodzenia na swój sposób, a mnie pozwól obchodzić go po mojemu. Obchodzić! Powtórzył siostrzeniec. Ależ ty go wcale nie obchodzisz, wuju. Dajże mi już pokój do licha, sarknął Scrooge. Zobaczymy, co ci dobrego przyniosą tegoroczne święta. One ci zawsze dużo dobrego przynoszą. Przyznaję, że wiele było sytuacji, z których mogłem wyciągnąć korzyści, a jednak nie wykorzystałem ich, odparł siostrzeniec. Między innymi święta Bożego Narodzenia. Mimo to zawsze myślę o nich nie tylko jako czcigodnej pamiątce dla całego chrześcijańskiego świata, ale także jako o chwilach bardzo upragnionych. Są to bowiem chwile dobre, pokrzepiające, radosne. Zawsze oczekuję ich z serdecznym pragnieniem i obchodzę z radością. Są to w długim kalendarzu rocznym jedyne dnie, w których wszyscy, kobiety i mężczyźni, jakby na podstawie wspólnej ugody, otwierają swe często zaryglowane serca i myślą o biedniejszych bliźnich. I dlatego, wuju, choć święta te nigdy nie wzbogaciły mnie ani o ziarnko, srebra czy złota, wierzę, że przyniosły mi niejedno dobro i jeszcze przyniosą mi wiele radości. Dlatego też chwalę je. Pomocnik Scrooge'a, ślęczący nad robotą w sąsiedniej izdepce, gorąco przyklasnął tym słowom. Spostrzegłszy jednak niewłaściwość swego entuzjazmu, zaczął drętwimi z zimna palcami poprawiać ogień na swym kominku. W efekcie zgasił ostatnią iskierkę. – A to, co znów za moda odrywania się od pracy i wtrącania się tam, gdzie nie potrzeba? – zgromił go ostro Scrooge. Odezwij się pan choć słówkiem jeszcze, a upamiętnię ci dzień Bożego Narodzenia dymisją. Jesteś nie lada mówcą, dodał, zwracając się do siostrzeńca. Dziwi mnie, dlaczego dotychczas nie zasiadasz w parlamencie. Nie gniewaj się, wuju. Przyjdź do nas jutro na obiad. Skrucz odpowiedział z ironią, że z pewnością przyjdzie i że zaraz zaczyna się szykować. Nie ma nic lepszego do roboty. Siostrzeniec zrozumiał, że była to stanowcza odmowa. Zapytał więc łagodnie: Dlaczego odmawiasz, wuju? A dlaczego ożeniłeś się? Ponieważ pokochałem. Ponieważ pokochałeś, powtórzył Scrooge, przedrzeźniając go w ten sposób, jak gdyby miłość i małżeństwo były największym na świecie głupstwem po Bożym narodzeniu. Bywajże mi zdrów, drogi siostrzeńcze. Lecz ty, wuju, Nigdy nie odwiedziłeś mnie także przed orzenkiem. Dlaczegoż więc podajesz to obecnie za powód odmowy? Bądź zdrów, powtórzył Scrooge. Niczego od ciebie nie potrzebuję i o nic się nie proszę. Dlaczegoż więc nie możemy być przyjaciółmi? Bądź zdrów, mruknął Scrooge. Przykro mi bardzo, żeś taki twardy. Nigdy nie mieliśmy żadnego konfliktu, do którego ja dałbym powód. Trudno. Uczyniłem propozycję ze względu na Boże Narodzenie, a chociaż mi się nie udała, zachowam pogodny i radosny nastrój. Zatem wesołych świąt, wuju. Bądź zdrów, znów powtórzył Scrooge, i pomyślności z Nowym Rokiem. Bądźże zdrów i odczep się ode mnie, zamruczał groźnie Scrooge. Siostrzeniec opuścił wuja. Przy drzwiach zatrzymał się, aby złożyć życzenia pomocnikowi. Który choć przemarznięty do kości, okazał się cieplejszy od pryncypała, odpowiadając na życzenia uprzejmie i serdecznie. Macie drugiego idiotę, mruczał Scrooge, słysząc wymianę życzeń. Mój pomocnik, obarczony rodziną i zarabiający piętnaście szylingów tygodniowo na jej utrzymanie, mówi o wesołych świętach. Komuś tu chyba potrzebny szpital wariatów. Pomocnik, odprowadziwszy do drzwi siostrzeńca Scrooge'a, wpuścił jakichś dwóch jego mościów. Byli to poważni obywatele o przyjemnej powierzchowności. Zdjąwszy kapelusze, stanęli przy biurku Scrooge'a. Trzymając w rękach portfele i papiery, skłonili się uprzejmie. Firma Scrooge i Marley, jeżeli się nie mylę, zapytał jeden z nich, zaglądając do swej listy. Czy mam przyjemność mówić z panem Scrooge czy z panem Marleyem? Pan Marley umarł już siedem lat temu, odparł Scrooge. Nie wątpimy, że jego następca jest równie jak on hojny i szczodrobliwy, powiedział gość, przedstawiając swoje pełnomocnictwo do zbierania ofiar dla biednych. Zaiste Scrooge i Marley były to dwie bliźniacze dusze. Słysząc niemiły wyraz szczodrobliwość, Scrooge zmarszczył brwi, potrząsnął głową. I zwrócił dokumenty. Z okazji tak wielkiej uroczystości, panie Scrooge mówił uwiegomość, nie zważając na to i ujmując pióro, ludzie zamożniejsi nie uchylają się od wsparcia nędzarzy i wydziedziczonych, którzy teraz właśnie, podczas silnych mrozów, narażeni są na wielkie cierpienia. Jest zresztą zwykłym obowiązkiem zamożnych, aby przychodzić z pomocą bliźnim pozbawionym jakichkolwiek środków do życia. Alboż to nie ma więzień? przerwał mu Scrooge. Niestety. Mamy ich bardzo wiele, odparł jegomość, odkładając na bok pióro. A przytułki, domy pracy i domy poprawcze, czy te instytucje przestały istnieć? zapytał znów Scrooge. I one oczywiście istnieją, chociaż należy pragnąć, żeby się stały niepotrzebne. A zatem wszystkie te instytucje istnieją i są czynne? badał gościa w dalszym ciągu Scrooge. Są czynne bez przerwy, brzmiała odpowiedź. Chwała Bogu. Pańskie żądanie i to, co pan na wstępie powiedział, wzbudziło we mnie obawę, że coś wstrzymało ich użyteczną działalność. Bardzo mnie cieszy, że tak nie jest. Ponieważ powszechnie wiadomo, że wspomniane instytucje, pomimo usilnych zabiegów, nie są w stanie po chrześcijańsku zaspokoić ani duchowych, ani cielesnych potrzeb wszystkich biedaków, przychodzimy im z pomocą, zbierając ofiary na dostarczenie chociaż najbiedniejszym jadła, napojów i środków do ogrzania zlodowaciałych mieszkań. Wybieramy ten czas, ponieważ w tak wielkie święta bieda najwięcej daje się we znaki. Zamożni zaś najwięcej się radują i używają sobie. Na jaką sumę mam pana zapisać? Proszę mnie wcale nie zapisywać, odpowiedział Scrooge. Rozumiem, życzy pan sobie pozostać ofiarodawcą bezimiennym. Życzę sobie, aby mnie zostawiono w spokoju, rzekł Scrooge. Skoro mnie panowie pytacie o moje zapatrywania, Oto jest odpowiedź. Nie cieszę się ani też nie używam sobie podczas świąt Bożego Narodzenia i nie stać mnie na to, abym przyczyniał się do wesołości i używania próżniaków. Wspieram instytucje, o których wspomniałem. Niech tam więc udadzą się ci, którym nie jest dobrze we własnych domach. Wielu nie może się tam dostać, a wielu wolałoby raczej umrzeć niż tam się znaleźć, zauważył jegomość. Skoro wielu wolałoby raczej umrzeć, odparł Scrooge, niechże to uczynią i w ten sposób zmniejszą nadmiar ludności. Zresztą, proszę wybaczyć, ja się na tych sprawach nie znam i w ogóle mało mnie one obchodzą. Może się pan z nimi łatwo zapoznać, trzeba tylko trochę serca i dobrej woli. Ani myślę, to nie mój interes. Wystarczy, jeżeli człowiek zna i rozumie własny interes i nie miesza się do cudzego. Mój Pochłania mnie całkowicie, zatem mam honor pożegnać szanownych panów. Mężczyźni, widząc, że nic nie wskurają, wzruszyli ramionami i wyszli. Skrócz zaś zabrał się do pracy w znacznie lepszym niż zazwyczaj nastroju. Tymczasem mgła i ciemność jeszcze bardziej zgęstniały. Na ulicach ludzie biegali z zapalonymi latarniami przed ciągnącymi powozy końmi, aby szły po właściwej drodze. Zabytkowa wieża kościoła, z której gotyckiego okna ciekawie spoglądał na skródzia stary, uszkodzony dzwon, zniknęła. Dzwon wybijał teraz godziny oraz kwadranse wśród mgły, z tak silnymi drganiami, jak gdyby mu zęby szczękały z zimna. Mróz bowiem z każdą chwilą się wzmagał. Na rogu głównej ulicy robotnicy naprawiający rury gazowe rozpalili wielkie ognisko, wokół którego zebrała się gromadka obdartych mężczyzn i dzieci. Grzali oni swe skostniałe ręce i mrużyli oczy, rozkoszując się przyjemnym ciepłem. Ponieważ kranu wodociągowego nie zamknięto, przeto wypływająca z niego woda krzepła, tworząc ponure kręgi lodu. Wystawy sklepów zdobiły gałązki jodły, lampy oświecały blade twarze przechodniów, składy drobiu i żywności urządziły tak wspaniałe wystawy, że zdawało się, iż przyziemna myśl kupna, sprzedaży i targu nie ma z nimi nic wspólnego. Lord Major, burmistrz Londynu, w swoim pałacu wydawał rozkazy pięćdziesięciu kucharzom i piwnicznym, aby odpowiednio przystroili stół świąteczny, jak na dom takiego dygnitarza przystało. Nawet skromny krawiec, którego przed tygodniem skazano na pięć szylingów kary za pijaństwo i awanturę na ulicy, dał żonie kilka szylingów. Wyszła ona z wychudłym dzieckiem po sprawunki do miasta. Mgła i mrok zwiększały się. Zimno przejmowało do szpiku kości. Pewien młody właściciel chudego nosa pochylił się przy dziurce od klucza do drzwi wejściowych kantoru Scrooge'a, aby przedstawiciela firmy uraczyć świąteczną pieśnią. Lecz zaledwie zdążył wyśpiewać pierwsze wyrazy, niech ci nic nie zamąci radości, gdy Scrooge pochwycił linię tak groźnym ruchem, że biedak przerażony uciekł. Wreszcie nadeszła godzina zamknięcia kantoru. Scrooge z niechęcią opuścił swój stołek i w milczeniu dał znak pomocnikowi, który natychmiast zgasił świecę i włożył kapelusz na głowę. Sądzę, że pan życzy sobie być wolnym przez cały dzień jutrzejszy? zapytał Scrooge. Jeśli pan uważa za właściwe, szepnął nieśmiało pomocnik, ja nie uważam tego za właściwe. Jestem też pewny, że gdybym potrącił panu z pensji należność za ten dzień, poczułby się pan pokrzywdzony. Pomocnik uśmiechnął się łagodnie. A jednak, ciągnął Scrooge, pan nawet nie pomyśli o tym, że to ja mogę się poczuć pokrzywdzony, płacąc panu wynagrodzenie za dzień świąteczny. Pomocnik zauważył lękliwie, że święto Bożego Narodzenia przypada raz do roku. Liche to usprawiedliwienie okradania kieszeni swego pracodawcy, zrzędził Scrooge, zapinając palto aż pod brodę. Mniejsza z tym, ważniejsze jest to, żeby pan, zmarnowawszy na próżniactwie cały jutrzejszy dzień, przyszedł do pracy wcześniej dnia następnego. Pomocnik przyrzekł zastosować się do żądania, po czym Scrooge wyszedł, wciąż mrucząc gderliwie. Kantor został zamknięty w mgnieniu oka i pomocnik, otuliwszy szyję białym długim szalikiem, biedak nie miał palta, wesoło wybiegł na ulicę. Chcąc uczcić wieczór wigilijny, przejechał się ze 20 razy po lodzie na Cornhill, następnie szybko popędził do domu przy Camden Town, aby się jeszcze zabawić z dziećmi w ciociu babkę. Skrucz spożył skromny obiad w lichej gar kuchni, do której codziennie uczęszczał, przeczytał znajdujące się tam dzienniki, po czym udał się do domu. Zajmował lokal, w którym ongiś mieszkał jego zmarły wspólnik. Składał się on z szeregu ponurych i pustych pokojów, mieścił się w starym, ciemnym budynku, wznoszącym się przy końcu Głuchego zaułka. Wielki dom nie harmonizował z wąską i krótką uliczką. Robił wrażenie, jakby znalazł się tu przypadkowo, bawiąc się w czasie swej młodości z innymi domami wchowanego, a zapomniawszy drogi powrotnej, pozostał tu na zawsze. Dziś był stary i ponury. Oprócz Scroogea nikt w nim nie mieszkał. Reszta lokali była wynajęta na biura i kantory. Dziedziniec domu był tak ciemny, że nawet Scrooge, który znał każdy kamień, przechodził go po omacku. Mgła i szron osnuły czarną bramę tak szczelnie, iż zdawało się, że to duch smutku usiadł na jej progu. Przy furtce tej bramy wisiała wielka kołatka. Scrooge widywał ją każdego dnia rano i wieczorem podczas swego długoletniego zamieszkiwania w tym domu. Pewne jest, iż posiadał tak mało fantazji, jak może żaden człowiek w Londynie, nie wyłączając nawet członków parlamentu i rady miejskiej. Można też śmiało powiedzieć, że Scrooge nie pomyślał o Marleju ani przez chwilę do czasu, kiedy wspomniał o jego śmierci tegoż popołudnia. Jak to się więc stało, że Scrooge, wsunąwszy klucz w zamek drzwi, Zamiast kołatki zobaczył twarz Marleja? Tak, to była twarz zmarłego Marleja. Otaczało ją słabe światło, które zdawało się z niej promieniować. Nie miała ona ani groźnego, ani przerażającego wyrazu. Spoglądała na Scrooge'a tak, jak zwykle spoglądał Marley na niego za życia, podniósłszy okulary na czoło. Włosy jego były dziwnie zmierzwione, jakby gwałtownym wichrem lub silnym strumieniem pary, a oczy, choć szeroko otwarte, były martwe, co w połączeniu z szarą barwą skóry czyniło tę twarz odrażającą. Zdawało się jednak, że przerażenie, jakie budził jej widok, pochodziło nie z samej twarzy, lecz wywoływał jej jakiś inny, niezwykły powód. Gdy Scrooge zaczął się uważniej przypatrywać, Zjawa zniknęła i pozostała tylko znana mu dobrze kołatka. Mijalibyśmy się z prawdą, sądząc, że Scrooge nie był tym zjawiskiem wstrząśnięty i że nie doznał uczucia przerażenia, obcego mu od dzieciństwa. Lecz rychło się opanował, ujął za klucz, który przed chwilą puścił, obrócił go śmiało, wszedł do sieni i zapalił świecę. Zatrzymał się chwilę w niepewności, zanim zamknął drzwi i najpierw obejrzał się uważnie poza siebie, jak gdyby obawiał się ujrzeć tył głowy Marleja. Lecz na tylnej stronie drzwi nie było nic, prócz śrub i gwoździ, utrzymujących kołatkę, mruknął więc coś niezrozumiale i zatrzasnął drzwi. Nagle rozległ się w domu trzask podobny do grzmotu. Każdy pokój na piętrze i każda beczka w piwnicy zdawały się odpowiadać mu echem. Skrucz nie był człowiekiem, którego podobne głosy mogły zatrwożyć. Zaryglował więc drzwi i przeszedł spokojnie przez sień, idąc na górę po schodach. Posuwał się bardzo wolno, oświetlając drogę świecą. Może ktoś wyobraża sobie, że były to wspaniałe schody z dawnych czasów, gdzie łatwo by się zmieściła kareta zaprzężona w szóstkę koni. Otóż schody prowadzące do mieszkania Scroogea były jeszcze szersze. Zmieściłyby się na nich nawet karawan i jeszcze zostałoby sporo miejsca. Pół ulicznych lamp gazowych nie oświetliłoby dostatecznie tych schodów. Można więc przypuszczać, że przy jednej mdłej świeczce, którą skrócz sobie przyświecał, było dosyć ciemno i ponuro. Szedł jednak na górę, nic sobie z tego nie robiąc. Ciemność jest tania, a to było słabą stroną skrócza. Znalazł że się w mieszkaniu przeszedł się po pokojach dla stwierdzenia, czy wszystko jest w porządku. Być może tajemnicze przeistoczenie się kołatki skłoniło go do ostrożności. Bawialnie, jadalnie, sypialnie, schowek znalazł w zupełnym porządku. Nikogo pod stołem, nikogo pod sofą, mały ogień na kominku, na stole talerz i łyżka, mały rondelek z kleikiem, skrócz dostał z przeziemienia kataru, na maszynce kuchennej. Nikogo pod łóżkiem, nikogo w komórce, nikogo w szlafroku wiszącym na ścianie. W schowku też nic osobliwego stare obuwie, dwa kosze na ryby, dwie zdarte szczotki, umywalnia na trzech nogach i pogrzebacz. Scrooge, uspokojony, zamknął drzwi na dwa spusty, co nie było jego zwyczajem i tak ubezpieczywszy się od możliwych niespodzianek, zdjął chustkę z szyi. Włożył szlafrok, pantofle i czepek, po czym usiadł przed kominkiem, zabierając się do spożycia kleiku. Szczerze mówiąc, ogień na kominku był marny, zgoła niewystarczający na tak mroźną pogodę. Skrucz musiał przysunąć się blisko i długo czekać, zanim uczuł nieco ciepła ze skromnej garstki paliwa. Kominek był stary, zbudowany dawno temu przez jakiegoś holenderskiego kupca i wyłożony dziwacznymi flamandzkimi kaflami przedstawiającymi różne sceny z Pisma Świętego. Był tam Kain i Abel, córki faraona, królowa Saba, anielscy posłańcy, stępujący z nieba po schodach z obłoków był też Abraham, Baltazar i Apostołowie wybierający się na morze w łodziach o kształcie sosierek, wreszcie setki innych postaci, mogących zająć uwagę Scrooge'a. A jednak to twarz Marleja zjawiła się przed jego oczyma, zasłaniając sobą wszystko. Gdyby wszystkie kafle kominka były czyste i gdyby posiadały właściwość pokrywania się obrazami bezładnych myśli Scroogea, wówczas na każdym z nich zjawiłaby się podobizna zmarłego wspólnika. Głupstwo! mruknął Scrooge i machnąwszy ręką zaczął się przechadzać po pokoju. Po pewnym czasie znowu usiadł. Oparłszy głowę o poręcz krzesła, spojrzał przypadkiem na dzwonek łączący pokój, w którym skrócz teraz siedział z pokojem na najwyższym piętrze domu, od dawna opuszczony. Spojrzawszy osłupiał, spostrzegł bowiem, że dzwonek zaczyna się poruszać. Z początku poruszał się tak wolno, że ledwie go było słychać, wkrótce jednak zabrzmiał głośno, a jakby na hasło odpowiedziały mu wszystkie dzwonki w całym domu. Trwało to wszystko może pół minuty, ale ta krótka chwila wydała się Scrooge'owi nieskończenie długa. Naraz dzwonki ucichły jednocześnie. Potem, wśród grobowej ciszy, gdzieś w piwnicy odezwało się przytłumione brzęczenie i łoskot, jak gdyby ktoś wlugł ciężkie łańcuchy po beczkach z winem. Wtedy Scrooge przypomniał sobie, że duchy zwykle zjawiają się, wlokąc za sobą łańcuchy. Nagle drzwi piwnicy otworzyły się z głośnym hukiem i Skrucz usłyszał głośniejsze brzęczenie. Wyszło ono z piwnicy, powoli wstępowało po schodach, a wreszcie zatrzymało się przy drzwiach jego pokoju. Ależ to głupstwo, mruczał Skrucz. Nie wierzę, żeby to była rzeczywistość. W tej chwili pobladł z przerażenia, gdyż to coś brzęczącego, nie otwierając drzwi, weszło do pokoju i posuwało się wolna ku niemu. Zamierający płomień na kominku wyciągnął się, zajaśniał, jakby mówiąc. Poznają go, to duch Marleja. Po czym znów wygasł. Tak, to był on, ta sama twarz. Ubrany był tak, jak się zwykle ubierał Marlej, Ta sama kamizelka, te same spodnie, buty i surdut. Chwasty przy butach dziwnie były najeżone, jak również warkocz peruki i włosy na głowie. Widmo wlokło za sobą długi łańcuch, który obejmował je w pasie i obwijał jeszcze kilkakrotnie. Był on utworzony, Scrooge dobrze mu się przypatrzył, z kas metalowych, kluczy i zamków, ksiąg kupieckich oraz mocnych stalowych sakiewek. Cała postać widma była tak przezroczysta, że Scrooge widział przez nią dwa guziki na tyle surduta. Scrooge często słyszał, jak mówiono, że Marley nie miał serca ani żadnych wnętrzności, ale nigdy w to nie wierzył. I teraz jeszcze nie wierzył, chociaż widział zjawę tuż przed sobą i czuł lodowaty chłód jej martwych oczu. Dziwnie zainteresował go gatunek płótna chustki, którą obwiązana była jak bandażem twarz widma, czego Marley za życia nie robił. Wciąż jeszcze nie wierzył w to, co widział. I usiłował przeczyć swoim zmysłom. Co to znaczy? Zapytał wreszcie swoim zwykłym, mrukliwym tonem Czego chcesz ode mnie? Wiele, bardzo wiele odparło widmo. Głos był Marleja nie można było w to wątpić. Kim jesteś? Zapytaj raczej kim byłem zabrzmiała głucha, przytłumiona odpowiedź. Kimże więc byłeś? zapytał Scrooge. Podnosząc głos, jak na ducha jesteś bardzo drobiazgowy Za życia byłem twoim wspólnikiem, Jakubem Marlejem. E, czy możesz e, czy chcesz usiąść? zapytał Scrooge, nie wierząc własnym uszom. Mogę uczyń to więc. Scrooge zapytał o to, gdyż nie był pewny, czy istota tak przejrzysta może usiąść na krześle. Lecz duch usiadł po przeciwnej stronie kominka tak spokojnie i z taką swobodą, jak gdyby to było dla niego rzeczą najzwyklejszą. Widocznie nie wierzysz we mnie, zagadnął duch po chwili. Nie wierzę, odpowiedział Scrooge. Jakiego pragniesz dowodu mego istnienia oprócz Twoich własnych zmysłów? Nie wiem. Dlaczego nie ufasz swoim zmysłom? Ponieważ często błahostka wyprowadza je z równowagi, lekka niedyspozycja żołądka zmienia je. Pomimo wszystko, wydajesz mi się raczej istotą cielesną, a nie duchem. Scrooge nigdy nie miał skłonności do żartów, a w tej chwili bardziej jeszcze niż kiedykolwiek był daleki od tego. Jeżeli usiłował być dowcipny, to dlatego, by zmienić kierunek swych myśli i opanować coraz silniej przejmujący go strach. Skrócz czuł, że tak siedzieć i patrzeć w martwe oczy widma nie może. Doznawał bowiem piekielnych udręk. Istotnie, coś piekielnego było w atmosferze otaczającej widmo. Chociaż duch siedział całkiem nieruchomo, jego włosy, poły surduta i chwasty przy butach wciąż się poruszały, jakby pod wpływem gorącego powietrza wydobywającego się z rozpalonego pieca. Widzisz tę wykałaczkę? Zapytał Scrooge, usiłując otrząsnąć się z ogarniającego go coraz silniej przerażenia oraz odwrócić od siebie choćby na chwilę lodowaty wzrok widma. Widzę, odparł duch. Ale nie patrzysz na nią, podchwycił Scrooge. Mimo to widzę ją, rzekł duch. Och, roześmiał się z przymusem Scrooge. Wystarczy mi połknąć ją, abym przez resztę mych dni, do końca życia, był prześladowany przez legion złych duchów mojej własnej fabrykacji. Głupstwo, powtarzam. Wierutne, kapitalne głupstwo. Zaledwie Scrooge wymówił te słowa. Duch zajęczał i zatrząsł łańcuchami w tak ponury i przerażający sposób, że Scrooge przycisnął się do krzesła, aby nie upaść na ziemię ze strachu. Przerażenie jego doszło do najwyższego stopnia, gdy widmo zdjęło bandaż z głowy, jakby mu było za ciepło w pokoju, a jego dolna szczęka opadła aż na piersi. Scrooge upadł na kolana i zasłonił twarz dłoni. – Litości – zawołał. – Straszna zjawo. Dlaczego mnie dręczysz? – Człowieku o nędznym duchu, zaprzątniętym jedynie marnymi sprawami ziemskimi. Wierzysz we mnie czy nie? – Wierzę – westchnął Scrooge, Muszę wierzyć. Powiedz mi jednak, dlaczego duchy włóczą się po świecie? Dlaczego przychodzisz mnie męczyć? – Obowiązkiem każdego człowieka jest… Odparło widmo, aby jego dusza zjednoczyła się z duszą jego bliźnich i pozostawała w braterskiej z nimi łączności przez cały czas wędrówki ziemskiej. Ten, który obowiązku tego zaniedbał za życia, musi go wypełnić po śmierci. Duch Jego po śmierci musi wędrować po świecie. Och, biada mi, i patrzeć biernie na to wszystko, czego nie może już używać, a co mógł czynić za życia ku swej radości i szczęściu. To rzekłszy, widmo znów wydało jęk i wstrząsnęło łańcuchami. Jesteś, jak widzę, w okowach, rzekł skrucz z drżeniem. Powiedz mi, dlaczego? Noszę łańcuch, który sobie ukułem za życia, odparł duch. Sam przygotowałem każde jego ogniwo. Włożyłem go na siebie dobrowolnie, dobrowolnie nosiłem, a teraz dźwigać go muszę przez wieczność. Czy nie znasz materiału, z którego jest utworzony? Scrooge drżał coraz bardziej. A może chciałbyś poznać, ciągnął dalej duch, wagę i długość łańcucha, który sam dźwigasz, co? Siedem lat temu był tak ciężki i tak długi jak mój. Od tego czasu jednak pracowałeś usilnie, ażeby go doprowadzić do kolosalnych rozmiarów. O tak, twój łańcuch jest potężny. Skrucz obejrzał się skwapliwie, obawiając się, czy nie ujrzy dookoła siebie żelaznego powrozu. Lecz jakoś niczego nie dostrzegł. Jakubie Marley odezwał się błagalnie. Mój dobry przyjacielu, powiedz mi wszystko, co wiesz. Pocierz mnie, Jakubie, choć słówkiem. Nie mogę, odrzekł duch. Pociecha przychodzi z innych sfer, Ebenezirze Scrooge, i bywa przysyłana przez innych posłańców. Nie mogę ci też powiedzieć wszystkiego, bo wolno mi wyjawić niewiele. Przy tym nie rozporządzam czasem. Nie mogę nigdy odpocząć ani pozostawać w jednym miejscu. Nie mogę też zatrzymać się nigdzie. Dusza moja za życia nigdy nie wyszła poza ściany naszego kantoru, nie wyjrzała poza ciasny krąg naszych marnych interesów. Wiesz o tym dobrze. Dlatego po śmierci zostałem skazany na nieskończoną, dręczącą wędrówkę. Scrooge, wpadając w zamyślenie, miał zwyczaj trzymać ręce w kieszeniach spodni. Teraz, rozmyślając nad słowami ducha, uczynił to samo nie odważając się jednak podnieść oczu i wstać z klęczek. – Musiałeś się teraz bardzo spóźnić, Jakubie – zauważył tonem zatroskanego ważnym szczegółem finansisty. – To prawda – potwierdził duch. – Nieżywy od siedmiu lat – szepnął Skrucz – i przez cały ten czas w podróży. – Przez cały ten czas – znów potakiwał duch – bez wytchnienia, bez odpoczynku, z ustawicznymi wyrzutami sumienia. Niewypowiedziane, straszne tortury. Jak prędko podróżujesz, badał Skrucz, na skrzydłach wiatru. Musiałeś zatem przebyć olbrzymią przestrzeń, rzekł Skrucz. Usłyszawszy to, duch jęknął po raz trzeci i zabrzęczał łańcuchem w głuchej ciszy nocy. O, ja nieszczęsny, podwójnie ujarzmiony niewolnik, wyrzekał. Nie wiedziałem, iż wieki nieustannej pracy, dokonywanej przez nieśmiertelne istoty dla tej ziemi, muszą zlać się z wiecznością, nim zamierzone dobro zostanie osiągnięte. Nie wiedziałem, że każdy człowiek powinien ofiarować część swej pracy dla wielkiego dzieła ludzkości, współdziałać w doskonaleniu go. Nie wiedziałem, że żaden żal, nawet najgłębszy, nie może być zadośćuczynieniem za źle spędzone życie, nie może okupić jednego nawet ominięcia sposobności spełnienia dobrego uczynku. A ja właśnie tym grzeszyłem. Ja właśnie byłem taki za życia. Przecież ty, Jakubie, byłeś zawsze uczciwym i dobrym pracownikiem, bąknął Scrooge. Myśląc też o sobie, zawsze sumiennie pilnowałeś interesu. Interes, przerwał duch, załamując ręce. To właśnie było moim błędem i grzechem. Ludzkość powinna była być moim interesem. Dobroczynność, litość, wyrozumiałość i łagodność powinny były być dla mnie najważniejsze. Sprawy osobiste, handel, wszelkiego rodzaju spekulacje. To wszystko należało uważać za rzecz drugorzędną, za znikomą kroplę w oceanie obowiązków dla dobra ludzkości. Przy tych słowach, jak gdyby chcąc dosadniej wyrazić bezowocność swej spóźnionej skruchy, podniósł wysoko rękę z łańcuchem i z zamachem opuścił ją po chwili. W tej porze roku, podjął znowu, cierpię najbardziej. Za życia szedłem przez tłumy swych bliźnich z oczyma zwróconymi w dół, zajęty własnymi marnymi sprawami, nie podnosząc wzroku ku niebiosom, gdzie błyszczy gwiazda betlejemska. Czy nie było dosyć ubogich domostw, do których byłaby mnie zawiodła? Skrucz był przerażony, słysząc przemawiającego w ten sposób Marleja. Słuchaj mnie, zawołał duch. Czas mój prawie już upłynął. Owszem słucham cię z uwagą, rzekł skrócz, ale Jakubie, nie bądź za srogi dla mnie, nie bądź też, Jakubie, tak kwiecisty, powiedz krótko i węzłowato, o co ci chodzi? W jaki sposób staję przed Tobą w tej postaci, nie wolno mi powiedzieć. Często zbliżałem się do Ciebie niewidzialny, bardzo często. Ta niemiła wiadomość sprowadziła na czoło skróża kroplisty pot. Zapewniam cię, że nie jest to lekka część mej kary. Ciągnął duch. Przyszedłem, aby cię ostrzec i zawiadomić, że możesz jeszcze uniknąć mego losu. Sposobność ku temu ja ci nastręczę, ebenizerze. Zawsze byłeś moim dobrym przyjacielem, rzekł Scrooge. Dziękuję ci, Jakubie. Odwiedzą cię, mówił dalej Marley, trzy duchy. Twarz Scroogea z przerażenia stała się równie blada, jak bezcielesne oblicze widma. Czy to ma być ta nadzieja, o której wspomniałeś, Jakubie? Zapytał drżącym głosem. Tak. W takim razie, drogi Jakubie, może lepiej dać temu pokój, rzekł wystraszony Scrooge. Bez tych odwiedzin, kończył duch, nie możesz uniknąć mego nieszczęsnego losu. Bądź gotów na przyjęcie pierwszych odwiedzin jutro, gdy zegar uderzy pierwszą po północy. Czy ci goście nie mogliby przyjść wszyscy razem, abym z nimi mógł prędzej sprawę załatwić? szepnął Scrooge. Drugi zjawi się następnej nocy o tej samej godzinie, trzeci znów następnej nocy, gdy zegar wybije dwunastą. Nie spodziewaj się zobaczyć mnie. Radzę ci, zapamiętaj to wszystko, co dzisiaj ode mnie usłyszałeś. Wypowiedziawszy te słowa, Widmo wzięło swoją chustkę ze stołu i obwiązało nią twarz. Skrucz domyślił się tego po kłapnięciu, jakie wydały zęby. Gdy ośmielił się znowu podnieść oczy, ujrzał gościa z zagrobu, stojącego z nawiniętym na rękach łańcuchem. Po chwili widmo zaczęło się cofać. Za każdym jego krokiem okno powoli otwierało się, a gdy duch znalazł się tuż przy nim, było już szeroko otwarte. Wtedy duch. Dał znak Scrooge'owi, aby się zbliżył, co też uczynił. Kiedy się znaleźli o dwa kroki od siebie, duch Marleja podniósł rękę, nie pozwalając Scrooge'owi zbliżyć się więcej. Scrooge zatrzymał się. Uczynił to nie tyle z uległości, ile ze strachu, ponieważ w chwili, gdy duch podniósł rękę, usłyszał jakieś nieokreślone głosy w powietrzu, jakby jęki rozpaczy. Skargi niewypowiedzianie bolesne, lamenty żalu i skruchy. Duch słuchał przez chwilę, po czym przyłączył się do żałobnego chóru i wypłynąwszy przez okno, znikł wśród ciemności. Scrooge, zaciekawiony i przerażony, wyjrzał przez okno. Powietrze było zapełnione milionami widm, błądzącymi we wszystkich kierunkach z gorączkowym pośpiechem. I żałośnie jęczącymi. Wszystkie dźwigały takie same łańcuchy jak duch marleja. Niektóre były skute po kilka razem, ani jedno nie było bez okowów. Wielu skrócz dobrze znał za ich życia. Teraz zaś wiedział już, że wszystkie te widma cierpiały straszną karę dlatego, ponieważ za życia uchylały się od obowiązku pracy dla dobra ludzkości teraz po śmierci mimo najgorętszych pragnień nie mogły naprawić złego czy w końcu istoty to rozpłynęły się w mgle czy też mgła je zasłoniła skrucz nie wiedział znikły ich głosy przestały rozbrzmiewać a noc stała się taka sama jak wtedy gdy wracał do domu skrucz zamknął okno i starannie zbadał drzwi przez które wszedł duch marleja były zamknięte na dwa spusty. Chciał już powiedzieć zwykłe swoje głupstwo, ale zatrzymał się przy pierwszej sylabie. Naraz poczuł się bardzo znużony. Może był to skutek doznanych wrażeń, może całodziennej pracy, może wreszcie wizji spoza grobu i męczącej rozmowy z duchem dość, że rzucił się na łóżko w ubraniu i natychmiast zasnął. Rozdział czwarty. Ostatnie spotkanie z duchem. Gdy widmo zbliżało się do skródzza, on upadł przed nim na kolana. Przybyż wnosił ze sobą coś bardzo tajemniczego i groźnego. Długi czarny płaszcz, podobny do całunu, szczelnie spowijał całą postać ducha, nawet głowę i twarz. Wystawała z niego tylko jedna wyciągnięta ręka. Gdyby nie ta ręka Trudno byłoby dojrzeć postać w nocnej ciemności. Znalazłszy się przy duchu, Skrucz zauważył jego niezwykły wzrost i poczuł, że ogarnia go niewypowiedziana trwoga. Tajemniczy przybysz wciąż milczał. Stał w miejscu bez żadnego ruchu. – Zdaje się, że mam przed sobą ducha przyszłych świąt Bożego Narodzenia – wyszeptał nieśmiało Skrucz. Duch nic nie odpowiedział. Ale wciąż trzymał wyciągniętą rękę. Pokażesz mi rzeczy, które staną się dopiero w przyszłości, czy nie tak? Zapytał Scrooge. Duch kiwnął potakująco głową. Taką tylko otrzymał odpowiedź. Skrucz już przywykł do obcowania z duchami, jednak w obecności tego milczącego widma doznawał takiego strachu, że nogi się pod nim chwiały. Nie mógł więc podążać za duchem. Zauważywszy to, zjawa zatrzymała się, jakby chcąc mu dać przyjść do równowagi. Zmieszało to skrucha jeszcze bardziej. Za każdym razem, gdy wyczuwał, że oczy widma przenikliwie wpatrują się w niego, przejmowała go groza i dreszcze niewypowiedzianej trwogi. Pomimo wysiłków nie mógł nic rozróżnić pod tą czarną szatą, widział tylko wciąż wyciągniętą rękę widma i niewyraźne zarysy jego postaci. Duchu przyszłości, zawołał wreszcie, napełniasz mnie przerażeniem, jakiego nie doznawałem wobec Twoich poprzedników, ponieważ wierzę, iż pragniesz mego dobra i szczerze pragnę poprawić się, dziękuję Ci już z góry z całego serca i gotów jestem wszędzie iść za Tobą. Ale dlaczego nie przemawiasz do mnie? Żadnej odpowiedzi. Ręka ducha wciąż była wyciągnięta wprost przed siebie. Prowadź mnie zatem, rzekł Scrooge, Czas szybko ucieka, a wiem, że jest dla mnie bardzo drogi. Chodźmy. Duch ruszył powoli, a skrócz za nim. Zdawało mu się, że cień ducha porywa go i podtrzymuje. Nie można powiedzieć, że weszli do miasta. To raczej miasto, wyrósłszy jakby spod ziemi, otoczyło ich nagle szumem i gwarem. Od razu znaleźli się w samym sercu Londynu, na giełdzie, wśród tłumu kupców spiesznie przechodzących tam i z powrotem, brzęczących pełnymi kieszeniami złota i srebra, zbierających się w niewielkie grupy w celu odbycia narad lub zawarcia transakcji. Wszyscy oni byli bardzo zajęci, spoglądali na zegarki lub zamyśleni, bawili się kosztownymi brelokami itp. Obraz ten Skrucz znał doskonale. Widywał go bardzo często. Duch zatrzymał się przy niewielkiej grupce ludzi. Skrucz, zauważywszy, że jego ręka tę właśnie grupkę wskazuje, przybliżył się i usłyszał następującą rozmowę. – Nie – mówił wysoki, tłusty jegomość z dużym podbródkiem. – Wiem tylko tyle, że umarł. – Kiedy? – zapytał inny. – Podobno wczoraj w nocy. Jaki powód? Co mu się stało? zagadnął trzeci, racząc się obficie tabaką ze srebrnej tabakiery. Sądziłem, że on już nigdy nie umrze. Bóg raczy wiedzieć, co mu było, odparł pierwszy, ziewając przeciągle. Ciekawa rzecz, co zrobił z pieniędzmi? zapytał jegomość z półpurową twarzą i naroślą tłuszczu na końcu nosa, przypominającą koralę indyka. Nie wiem doprawdy odparł jegomość z dużym podbródkiem. Może zapisał swoim wspólnikom, to wiem, że nie ja będę jego spadkobiercą. Dowcip ten przyjęto wybuchem śmiechu. Zdaje mi się, ciągnął dalej jegomość z podbródkiem, że będzie miał marny pogrzeb. Jestem pewien, że wystrój kościoła i karawanu niedrogo będą kosztowały, bo nie znam nikogo, kto by chciał pójść za jego trumną. A gdybyśmy tak bez zaproszenia odprowadzili go do grobu? – Jeżeli wyprawią porządną stypę, to nie mam nic przeciwko temu – wtrącił jegomość w okularach. – Za takie poświęcenie coś się przecież należy. Gromadka znów się roześmiała. – Jak widzę, jestem najbardziej bezinteresowny – odezwał się jegomość z podbródkiem. – Nigdy nie chodzę na cmentarz i nie ubiegam się o stypy, ale jeżeli któryś z was wybierze się na ten pogrzeb, ja chętnie będę mu towarzyszyć – Prawdę mówiąc, poniekąd sympatyzowaliśmy ze sobą. Przy spotkaniu zawsze wymienialiśmy choć kilka słów. No tymczasem do widzenia, moi panowie. Gromadka rozeszła się i zniknęła w tłumie, a Scrooge, który poznał wszystkich rozmawiających, zwrócił oczy na ducha, jak gdyby oczekując wyjaśnienia tego, co usłyszał. Zamiast odpowiedzi duch pomknął na ulicę i palcem wskazał dwóch rozmawiających mężczyzn. Skrucz znów nadstawił uszu w nadziei, że teraz zagadka się rozwiąże. Obu mężczyzn, wskazanych przez ducha, znał dobrze. Byli to bogaci i bardzo wpływowi giełdziarze. Skrucz usilnie zabiegał o pozyskanie ich szacunku i zaufania, oczywiście w znaczeniu czysto giełdowym. Witam pana, mówił jeden z nich. Jak zdrowie? Nie z odparł zapytany. A pańskie? Dziękuję, dobrze. A starego kutwę powołano nareszcie do obrachunku. Słyszałem o tym. Ale nieznośne zimno dziś mamy. Przecież to właściwa pora. Święta Bożego Narodzenia. Pan nie jeździ na łyżwach? Co mi po tym? Mam co innego na głowie. Do widzenia. Do widzenia. Ani słowa więcej. Takie było ich przywitanie, rozmowa i pożegnanie. Scrooge'a z początku dziwiło, że duch przywiązuje wagę do tak w gruncie rzeczy błahych rozmów, lecz przeczuwając, że czyni to nie bez celu, zaczął się nad nimi zastanawiać. Było niemożliwe, rozmyślał, żeby rozmowy dotyczyły Jakuba Marleja, jego dawnego wspólnika, chociażby z tego tylko względu, że Marley umarł już dawno. Śmierć jego należała do przeszłości, a ten duch przecież miał związek jedynie z przyszłością. Na razie Skrócz nie mógł w żaden sposób wymiarkować, o którym z jego znajomych rozmawiano. Nie wątpił jednak, że kogokolwiek dotyczyły te rozmowy, musiały zawierać naukę mającą na celu jego dobro, a on powinien przyjąć ją z uwagą i wdzięcznością. Przyszedłszy do tego przekonania, postanowił uważnie przysłuchiwać się wszystkiemu, co mu w uszy wpadnie. Przede wszystkim bacznie obserwować własną postać, jeśli się ona zjawi, przewidując, że jej zachowanie da mu klucz do rozwiązania dręczących go pytań. Zaczął więc szukać samego siebie. Któż to zajął jego uprzywilejowane miejsce na giełdzie? Scrooge nie znał tego człowieka. Rozglądał się na wszystkie strony, ale nie mógł odnaleźć siebie, chociaż zegar giełdowy wskazywał godzinę, w której zwykle tu przebywał. Ta okoliczność nie zaniepokoiła go zbytnio, gdyż po odwiedzinach pierwszej zjawy postanowił w głębi duszy, że zmieni dotychczasowy sposób życia. Przypuszczał więc, że jego nieobecność na giełdzie potwierdza, iż w postanowieniu swoim wytrwał. Duch, wciąż posępny i nieruchomy, stał przy nim z wyciągniętą ręką. Ocknąwszy się z zamyślenia, Scrooge zauważył, że duch nie spuszcza z niego oczu. Dreszcz przebiegł po nim od stóp do głów. Szybko opuścili gwarną część miasta i zapuścili się w jedną z oddalonych dzielnic, gdzie Scrooge nigdy nie zaglądał, wiedząc, że miała jak najgorszą opinię. Zobaczył ciemne, pełne błota ulice, domy zaś i sklepy były nędzne. Mieszkańcy bosi, półnadzy, pijani, budzili obrzydzenie. Podwórza i korytarze, nieprawdopodobnie wąskie, zagnojone, wydawały odór, dostrajały się do ludzi, od których tu się roiło. Była to dzielnica błota, nędzy i zbrodni. W tej oto strasznej dzielnicy znajdował się nędzny sklepik, w którym sprzedawano stare żelastwo, gałgany, stare butelki, kości. Na podłodze, wewnątrz sklepu, piętrzyły się stosy zardzewiałych kluczy, gwoździ, łańcuchów, zawiasów, pilników, talerzy, wag, odważników. Dziwne tajemnice, których zbadania nie każdy odważyłby się podjąć, Ukrywały się pod stosami cuchnących łachmanów. Przy piecu, skleconym niezdarnie z kawałków starych cegieł, w którym spalano szczątki zgniłego drzewa, siedział wśród swoich towarów siedemdziesięcioletni człowiek. Od ulicznego chłodu zasłonił się kotarą z gałganów, które rozwiesił na sznurku. Palił fajkę. Skróci duch, zjawili się przy nim w chwili, kiedy do sklepu weszła kobieta dźwigająca ciężki tłumok. Tuż za nią, także z tłumokiem, weszła druga, potem mężczyzna w czarnym, mocno spłowiałym ubraniu. Wszyscy troje niezmiernie się zdziwili, poznawszy się nawzajem. Przez chwilę panowało milczenie, wreszcie owa trójka wybuchnęła głośnym śmiechem. To dopiero zdarzenie, zawołała pierwsza kobieta. Musi być porządek. Najpierw posługaczka, potem praczka, a w końcu przedsiębiorca pogrzebowy. No patrz, Joe, zeszliśmy się tu jak umówieni, nieprawdaż? W każdym razie nie mogliście wybrać lepszego miejsca na schadzkę, rzekł Joe, wyjmując ust fajkę. Chodźcie do salonu. Przecież znamy się wszyscy. Zaczekajcie, zamknę drzwi. Do licha! Ale skrzypią. Sądzę, że w całym moim składzie nie można by znaleźć równie zardzewiałych i skrzypiących zawiasów jak te i równie starych kości jak moje. Tak, tak, wszystko jest dobrane. Odpowiada swemu miejscu i przeznaczeniu. Ale chodźcie do salonu. Pomieszczenie nazwane salonem było częścią sklepu, oddzieloną od niego czymś w rodzaju złachmanionego parawanu. Stary poprawił płonący ogień kawałkiem żelaza, który niegdyś stanowił część ozdobnej poręczy schodów, usunął kopeć z lampy był bowiem wieczór cybuchem swej fajki, którą znów wsunął w usta. W tym czasie kobieta, która weszła pierwsza, rzuciła na podłogę swój tłumok, usiadła w swobodnej pozie na stołku i spludłszy dłonie na kolanie, spoglądała na dwójkę towarzyszy. Więc cóż, przecież wszystko w porządku, moja pani Wilber, odezwała się po chwili. Jestem zdania, że każdy człowiek powinien myśleć o sobie. On przez całe życie tylko tym się zajmował. Święta prawda, odparła praczka. Nikt na świecie nie dbał tak o siebie jak on. Nikt na świecie. Dlaczegoż więc ma pani takie wystraszone oczy, jakby się czegoś bała? Powiadam, że wszystko w porządku i koniec. Wilki przecież nie rzucają się na siebie, a kruk krukowi oka nie wykole. Byłoby głupio, gdybyśmy mieli przeszkadzać sobie nawzajem w interesach. Zapewne, potaknęła pani Wilber. W takim razie wszystko w porządku, prawiła posługaczka. Nie wracajmy do dnia wczorajszego. To do niczego nie doprowadzi. Zresztą, czego się obawiać? Trochę drobiazgów nikogo nie zuboży, a nieboszczyk się o nie, nie upomni. Zapewne, zapewne znów potwierdziła pani Wilber. Gdyby ten podły kutwa chciał uchronić swoje rzeczy od zmarnowania. Mówiła posługaczka, mógł uczynić to łatwo, postępując jak wszyscy uczciwi ludzie. Dlaczegoż nie postarał się, żeby w chwili śmierci była przy nim jakaś dobra dusza? Nie chciał tego, nie postarał się, więc zginął marnie w kącie gorzej niż pies. Święta prawda, potwierdziła pani Weiber. Co posiał, to i zebrał. Jeszcze więcej bym o nim powiedziała, gdybym nie miała głowy zajętej czym innym, tym, z czym tu przyszłam. No, Joe, rozwiąż tłumok, powiedz, co to warte. Nie obawiam się zacząć pierwsza, owszem, niech oni wiedzą, co tu jest. Grzechów w tym nie ma. No, Joe, rozwiąż tłumok. Teraz nastąpiły prawdziwie chińskie ceremonie. Jej towarzysze pragnęli okazać, iż są dobrze wychowani. W końcu przedsiębiorca pogrzebowy zdecydował się pierwszy przedstawić swoje łupy. Nie były one znaczące: kilka pieczątek, ołówek w futerale, para spinek, pania szpilka do spinania szala, i to było wszystko. Joe każdy przedmiot skrupulatnie badał, nawet obwąchiwał, kredą kreślił na ścianie cenę, a widząc, że już nic więcej nie ma, zsumował nakreślone liczby. Tyle wynosi Twój rachunek, kochany przyjacielu, rzekł do przedsiębiorcy pogrzebowego. Nie dam ani pensa więcej, choćby mnie smażono na wolnym ogniu. Co dalej? Przyszła kolej na panią Wilber. W jej tłumoku znajdowały się prześcieradła, serwety i trochę ubrania. E, dalej staroświeckie, srebrne łyżeczki do herbaty, szczypce do cukru i trochę obuwia. Jej rachunek również został zapisany na ścianie. Zawsze mam względy dla dam i dlatego więcej im płacę. Ta słabość doprowadzi mnie do ruiny, wyrzekał stary Joe. Twój rachunek, pani Wilber. Jeżeli zażądasz choć o jednego pensa więcej, to gotów jestem cofnąć moją hojność. A teraz, Joe, zajrzyj do mojego tłumoka, rzekła posługaczka. Joe ukląkł na ziemi i rozmotawszy nieskończoną liczbę supłów. Wydobył ogromny zwój ciemnej materii. Co to takiego? Mruknął pod nosem. Kotary od łóżka? Zgadza się, odparła śmiejąc się posługaczka. Czyżbyś, kochana przyjaciółko, ściągnęła firanki, kółka, chwasty, słowem całe urządzenie wtedy, kiedy jeszcze leżał na łóżku? zapytał Joe. Zgadłeś, odparła posługaczka. Czyżby to nie była odpowiednia pora na to? W tej sprawie muszę ci oddać sprawiedliwość, droga przyjaciółko, rzekł Joe. Urodziłaś się w czepku i jesteś na drodze do zrobienia majątku. Zapewniam cię, ojcze Joe, rzekła poważnie posługaczka, że wobec takiego człowieka wszelkie skrupuły byłyby śmieszne. Tak jest, uważałabym się za naiwną, gdybym nie skorzystała z takiej okazji i niczego sobie nie wzięła. Ostrożnie z lampą, Joe dodała, zatłuścisz kołdrę oliwą. To jego kołdra? zapytał Joe. A czy Nie zaziębi się przecież bez niej i nie dostanie kataru. Nie o to chodzi, przerwał Joe. Obawiam się, czy nie umarł na jakąś zaraźliwą chorobę. Bądź spokojny, ojcze Joe, zapewniła go posługaczka. Nie byłam tak spragniona jego towarzystwa, żebym się miała narazić na niebezpieczeństwo. Nie kręciłabym się przy nim, gdyby go toczyła jakaś zaraza. Miłem mi jeszcze życie. Przypatrz się tej koszuli, ojcze Joe. Zaręczam, że możesz wypatrzeć oczy, a nie znajdziesz ani jednej dziurki, nawet śladu przetarcia. To najlepsza koszula, jaką nieboszczyk posiadał. Szczęście, że tam byłam, bo inaczej zmarnowaliby ją. W jaki sposób? Zapytał zaciekawiony Joe. Włożyliby ją na nieboszczyka i pochowaliby go w niej. Odparła śmiejąc się posługaczka. Znalazł się nawet jakiś głupiec, co ją już włożył na trupa. Spostrzegłam to w samą porę i zdjęłam z niego tę piękną sztukę białego płótna. W perkalu pójść do grobu niełaska? Sądzę, że perkal jest najstosowniejszy dla nieboszczyków, a szczególnie dla tego starego sknery. Skrócz z przerażeniem przysłuchiwał się tej rozmowie. Ludzie ci siedzący ciasno jedno przy drugim, wokół zdobyczy, sprawiali wrażenie drapieżnych zwierząt, budzili w nim taki wstręt, jak bezwstydne demony prowadzące targ o świeżego trupa. Ha, ha ha rozprawiała w dalszym ciągu posługaczka, zaśmiewając się, podczas gdy Joe, wydobywszy z ukrycia flanelowy worek z pieniędzmi, odliczał każdemu strójki przypadającą należność. To była jedyna dobra rzecz, na jaką zdobył się w całym swoim życiu. Zawsze wszystkich odtrącał od siebie pewnie po to, żebyśmy mogli pożywić się trochę po jego śmierci. Ha ha, ha! Duchu szepnął Scrooge, drżąc jak w febrze. Zrozumiałem. Wszystko zrozumiałem. Los tego nieszczęśnika może być moim losem. Do takiego końca prowadzi życie, jakie pędzę. Boże miłosierny, co ja widzę? Po tym okrzyku cofnął się przerażony. Obraz zmienił się nagle i skrócz znalazł się tuż przy łóżku bez kotar, na którym pod brudnym prześcieradłem ktoś leżał. W straszny sposób wyjaśniało się wszystko, co przed chwilą widział i słyszał. Pokój był ciemny, tak ciemny, że nie można było dokładnie widzieć, co się w nim znajduje. Chociaż Scrooge, poruszony jakimś wewnętrznym nakazem, uważnie rozglądał się na wszystkie strony. Słabe światło, przedostające się z zewnątrz, padało prosto na łóżko, gdzie leżał trup ograbionego, opuszczonego przez wszystkich człowieka. Scrooge spojrzał na ducha. Jego ręka wskazywała głowę trupa. Ciało było tak niedbale okryte, że wystarczyło jedno dotknięcie, aby ją odsłonić. Scrooge chciał to uczynić. Pragnął zobaczyć twarz nieboszczyka, ale brakło mu sił. O zimna, straszna śmierci! Możesz tu sobie wznieść tron i otoczyć go wszystkimi okropnościami, jakimi rozporządzasz, gdyż to jest twoje królestwo! Lecz nie jesteś w stanie skazić jednego włosa na głowie miłowanej, nie możesz skazić ani jednego rysu szlachetnej twarzy. Cóż z tego, że ręka takiego człowieka stężeje i bezwładna opadnie? Co z tego, że jego krew stężeje, a serce przestanie bić? Ta ręka była otwarta, hojna i dobroczynna. To serce czuło i kochało gorąco. Nikt tych słów nie wymówił. A jednak Scrooge dokładnie je słyszał, gdy patrzył na leżącego na łóżku nieboszczyka. Gdyby ten człowiek ożył, myślał Scrooge, gdyby mógł rozpocząć nowe życie, co by powiedział o swojej przeszłości? Skąpstwo, chciwość, pragnienie wzbogacenia się, wszystko to sprawiło tak straszny koniec. Zastygły trup leżał pod złachmanionym prześcieradłem, opuszczony w ponurym i pustym domu i nie ma na świecie człowieka, który by powiedział – on wyświadczył mi kiedyś przysługę, powiedział mi dobre słowo, kiedy potrzebowałem pociechy. Teraz odwdzięczę mu się za to. Kot tylko drapał do drzwi i gdzieś pod podłogą głośno harcowały myszy. – Dlaczego mącą ciszę? Scrooge nie śmiał roztrząsać tych pytań. – Duchu – rzekł w końcu – to straszne miejsce. Nigdy nie zapomnę nauki, jaką tu otrzymałem. Chodźmy stąd. Lecz duch wciąż skazywał mu ręką głowę trupa. Wiem, duchu, czego żądasz ode mnie, szepnął Scrooge, lecz nie mogę tego spełnić. Brak mi sił. Zdawało się, że duch bacznie przyjrzał mu się spod kaptura. O duchu, zawołał Scrooge, jeżeli istnieje chociaż jeden człowiek, którego śmierć tego nieszczęśnika zmartwiła. Pokaż mi go, błagam cię! Duch rozpostarł nad nim całun, jakby skrzydła, po czym opuścił go, i w chwilę potem Scrooge ujrzał jasny, słoneczny pokój, a w nim matkę z dziećmi. Matka oczekiwała kogoś z wielkim niepokojem. Chodziła od okna do okna, wzdrygała się przy najmniejszym szeleście, wyglądała na ulicę, spoglądała na zegar ścienny. Na próżno próbowała zająć się robotą i z wyraźnym zniecierpliwieniem znosiła krzyki rozbawionych dzieci. Wreszcie usłyszała oczekiwane stuknięcie w drzwi. Podbiegła, by je otworzyć. Był to jej mąż, człowiek jeszcze młody, lecz już znużony i sterany ciężkim życiem. Jego twarz miała w tej chwili dziwny wyraz, malowała się na niej radość, której jakby się wstydził i chciał ją ukryć. Zasiedli do stołu, aby spożyć obiad przygrzewany na piecu. Żona zapytała nieśmiało. No i jakie nowiny? On milczał, wyraźnie zwlekał z odpowiedzią. Dobre czy złe, delikatnie ponaglała żona. Złe, odparł. Więc jesteśmy zrujnowani. Nie, Karolino, jest jeszcze nadzieja. Czy on poczeka? spytała ona, byłby to prawdziwy cud, ale po nim czegoś takiego spodziewać się nie można. On już nic nie może zrobić. Umarł. Żona była dobrą, zacną kobietą. Wystarczyło spojrzeć na nią, żeby się o tym przekonać. Po tym, co usłyszała od męża, poczuła taką ulgę, że podziękowała za nią Bogu, chociaż zaraz ogarnął ją żal i wstyd, że się poddała takiemu egoizmowi. W każdym razie jej pierwsze wrażenie było radosne. Więc, rzekła do męża, owa na półpijana baba, o której wspomniałam ci wczoraj, powiedziała mi prawdę, kiedy usiłowałam dostać się do niego, żeby wyprosić chociaż tydzień zwłoki. On naprawdę umarł. Zdawało mi się, że umyślnie skłamała, aby mnie się pozbyć. Jak myślisz, zapytał mąż, kto teraz przejmie nasz dług? Nie wiem. W każdym razie, zanim ureguluje się sprawa spadku, znajdziemy potrzebne pieniądze. Musiałby nas prześladować szczególny pech, gdyby jego spadkobierca okazał się równie nieludzki. Na razie możemy spać spokojnie. Wielki ciężar jakby spadł im z serca. Nawet twarzyczki dzieci, przysłuchujących się rozmowie rodziców, której przecież dokładnie nie rozumiały, zajaśniały radością. Śmierć tego człowieka wniosła odrobinę szczęścia do biednego domu. Duchu, odezwał się Scrooge, pokaż mi śmierć, której towarzyszy miłość i żal. Inaczej ów straszny pokój, któryśmy niedawno opuścili, wciąż będzie mnie prześladował. Duch powiódł go przez kilka dobrze mu znanych ulic. W drodze Scrooge rozglądał się na wszystkie strony w nadziei, że zobaczy swą postać, ale daremnie. Weszli do domu biednego Boba Kracita, do tego samego mieszkania, które skrócz niedawno odwiedził. Zastali tam matkę z dziećmi. W pokoju panowała cisza. Zwykle swawolne maluchy, braciszek i siostra, siedziały teraz cichutko w kącie pokoju i nie spuszczały oczu z Piotra, pochylonego nad otwartą książką. Matka i starsza córka szyły. On zaś wziął dziecko i postawił wśród nich. Kto wypowiedział te słowa? Przecież to nie sen. Scrooge słyszał je wyraźnie. Widocznie Piotr je odczytał głośno w chwili, gdy duch ze Scrooge'em przestępowali próg pokoju. Dlaczego chłopiec tak nagle przerwał czytanie? Matka położyła robotę na stole i zakryła twarz dłoni. Oczy mnie bolą od koloru tej tkaniny, szepnęła. Od koloru tkaniny? O biedny, maleńki tim. Już mi lepiej, rzekła po chwili. Prawdopodobnie szycie przy świetle męczy moje oczy, ale nie chcę, żeby ojciec to zauważył. Zapewne niedługo wróci. Powinien już być w domu. To prawda, potwierdził Piotr, zamykając książkę. Czy zauważyłaś, mamo, że ojciec teraz chodzi znacznie wolniej niż dawniej? Zapanowała przykra cisza. Wreszcie matka spokojnie, głosem, który raz tylko zadrżał, powiedziała. Pamiętam, jak chodził szybko, nawet bardzo szybko, z maleńkim timem na plecach. Ja także szepnął Piotr. Wszyscy kolejno powtórzyli. Ja także. Bo przecież tim nie był ciężki, mówiła dalej matka, pochylając się nad robotą. Przy tym tak bardzo go kochał, że nawet nie czuł jego ciężaru. Zdaje się, że ojciec wraca. Pani Cratchit poderwała się i szybko pobiegła na spotkanie męża. Bob wszedł już do pokoju. Szyję miał owiniętą wełnianym szalikiem, a bardzo go ten biedak potrzebował. Herbata już grzała się dla niego, a dwoje najmłodszych dzieci od razu wdrapało się na kolana ojca i przytuliły twarzyczki do jego twarzy, jak gdyby chciały powiedzieć: Nie myśl już o tym, tatusiu, nie martw się. Bob wesoło bawił się z nimi, dla każdego zresztą miał dobre słowo. Spostrzegłszy rozłożoną na stole robotę, chwalił pracowitość i zręczność żony i córek. Skończycie to przed niedzielą, zauważył. Dzielne z was robotnice. Niedziela, powtórzyła żona. Więc dziś tam byłeś, Robercie. Tak moja droga, odpowiedział Bob. Bardzo żałowałem, że nie poszłaś ze mną. Jak tam się wszystko zieleni? Ale ty często tam chodzisz, więc wiesz, jak tam jest pięknie. Ja przyrzekłem sobie, że będę go odwiedzać w każdą niedzielę. Moje maleństwo! Po tych słowach Bob się rozpłakał. Tak kochał małego Tima, że na jego wspomnienie nie mógł się powstrzymać od łez. Wstał i poszedł do pokoju na górze, oświetlonego i przyozdobionego zielenią jak na dzień wigilijny. Przy łóżeczku dziecka stało krzesełko i można było wyczuć, że jeszcze niedawno ktoś na nim siedział. Teraz Bob tam usiadł i oddał się bolesnym myślom. Kiedy się uspokoił, ucałował łóżeczko, a jego twarz przybrała spokojny wyraz. Człowieka pogodzonego z ciężkim ciosem. Wrócił na dół już w innym nastroju. Teraz wszyscy usiedli wokół kominka i zaczęli gwarzyć. Matka i córki wciąż pracowały. Bob z ożywieniem opowiadał o szczególnej życzliwości, jaką mu okazał siostrzeniec Scroogea, którego spotkał na ulicy. Widział go tylko raz jeden i to przelotnie. Tymczasem dziś, gdy się spotkali, siostrzeniec Scroogea przywitał go serdecznie i zapytał, czy nie spotkało go coś złego. Oczywiście, mówił Bob, nie mogłem tego ukryć przed nim. To miły, dobry człowiek. Czy uwierzysz, droga żono, że bardzo się tym przejął? Powiedział mi, szczerze, panu współczuję, panie Kraczyt, i proszę przekazać moje serdeczne ubolewania zacnej małżonce. Nawiasem mówiąc, nie pojmuję, skąd on o tym wie. O czym, mój drogi, że jesteś zacna i dobra. Wszyscy o tym wiedzą. Zawołał Piotr. Dobrze powiedziane, mój chłopcze. Pochwalił go ojciec. Mam nadzieję, że tak jest naprawdę. Szczerze Wam obojgu współczuję, moi państwo, powtórzył siostrzeniec skróża i wręczając mi swój bilet, nadmienił: Oto mój bilet. Może będę mógł być panu w czymkolwiek pomocny. Proszę zwrócić się do mnie z całą otwartością. Byłem wprost oczarowany nie tyle jego propozycją i nie myślą o tym, że może nam istotnie dopomóc, lecz jego uprzejmością. Bardzo mnie tym ujął. Mógłby kto pomyśleć, że znał Tima i żałuje go na równi z nami. Jestem pewna, że ma dobre serce, rzekła pani Kracid. Byłabyś jeszcze bardziej przekonana, gdybyś go widziała i rozmawiała z nim, podchwycił Bob. Wcale bym się nie dziwił. Uważajcie, co powiem, gdyby pomógł Piotrowi znaleźć lepszą pracę. Słyszysz, Piotrze, rzekła pani Kracid. A wtedy. Zawołała jedna z dziewcząt, Piotr się ożeni i zamieszka u siebie. Co ty wygadujesz? Mruknął Piotr niby z oburzeniem, ale po jego oczach widać było, że uśmiecha mu się ta myśl. Nie ma w tym nic niezwykłego, rzekł Bob, chociaż, prawdę mówiąc, masz jeszcze na to dosyć czasu, mój drogi. Lecz jeżeli kiedykolwiek przyjdzie nam się rozstać z sobą, jestem przekonany, że żaden z nas nie zapomni małego Tima. Prawda, że wszyscy będziemy zawsze pamiętali to pierwsze rozstanie? Zawsze, Ojcze, odpowiedzieli wszyscy. Wiem o tym, moi drodzy, ciągnął Bob, jak również i o tym, że przez pamięć o nim, jaki był dobry, kochający, cierpliwy i łagodny, chociaż tak mały, nigdy żadna właśnie nas nie poróżni. Z pewnością, Ojcze, znów odpowiedzieli wszyscy. Jestem bardzo szczęśliwy. Pani Kraczyt ucałowała go. Potem kolejno ucałowały go dzieci. Wreszcie uścisnął jego rękę Piotr. Nad tą zacną rodziną unosił się jak błogosławieństwo Boże, duch maleńkiego Tima. Duchu odezwał się Skrucz. – coś mi mówi, że chwila naszego rozstania zbliża się. Czuję to, chociaż nie wiem, jak się to odbędzie. Powiedz mi teraz, Kim był ten człowiek, którego widzieliśmy na śmiertelnym łożu? Duch wigili przyszłości poprowadził go w taki sam sposób, jak wcześniej prowadził do dzielnicy giełdowej. Teraz posuwał się bardzo szybko, nie zatrzymując się nigdzie. Ten pośpiech niepokoił skróża. Zaczął prosić, aby się chociaż na chwilę zatrzymał. Na tej ulicy, tłumaczył się, przez którą tak pędzimy, znajduje się mój kantor. Tu ogniskują się wszystkie moje interesy. Oto dom, w którym jest mój kantor. Pozwól mi zobaczyć, co się tam będzie działo w przyszłości. Duch zatrzymał się, lecz wskazywał ręką w inną stronę. Przecież mój dom jest tutaj, zauważył Scrooge. Dlaczego wskazujesz inne miejsce i chcesz mnie tam prowadzić? Nieubłagany duch wciąż trzymał wyciągniętą rękę, wskazującą inny kierunek. Skrócz jednak pobiegł do okna swego kantoru i chciwie przylgnął do szyby. W lokalu i teraz był kantor, ale już nie jego. Zmieniło się meblowanie, a na miejscu szefa siedział ktoś nieznany. Ręka ducha wciąż nie zmieniała kierunku. Skrucz wrócił do zjawy i posłusznie udał się za nią, starając się rozwiązać w myśli pytanie, dlaczego nie zobaczył siebie w kantorze i co się mogło z nim stać. Nagle zatrzymali się przed żelaznymi sztachetami, wśród których znajdowała się wielka brama. Skrucz uważnie rozejrzał się wokoło, chciał bowiem ustalić, gdzie się znajdują. Byli na cmentarzu. Tu, pod ziemią, na głębokości kilku łokci leżał ten nieszczęsny człowiek, którego nazwisko miał niebawem poznać. Cmentarz otaczało nieskończone mnóstwo ścian domów, a cała jego powierzchnia zarośnięta była trawami i chwastami, roślinami śmierci, a nie życia. Duch, stojąc wśród mogił, wskazywał na jedną z nich. Scrooge, drżąc cały, zbliżył się do niej. Duch pozornie wcale się nie zmienił. Lecz Scroogeowi zdawało się, iż w jego ponurej, majestatycznej postaci spostrzega coś nowego, co go do głębi poruszało. Zanim zbliżę się do grobowca, który mi wskazujesz, rzekł, odpowiedz mi na jedno, jedyne pytanie. Chcę mianowicie wiedzieć, czy to, co widzę, jest obrazem tego, co musi się spełnić, czy też tego, co może nastąpić. Zamiast odpowiedzi. Duch dotknął ręką mogiły, przy której stali. Zapewne, mówił Scrooge dalej, człowiek w życiu musi iść tą drogą, jaką sam obrał, i dojść do pewnych odpowiadających jej rezultatów. Ale jeżeli człowiek opuści dawną swoją drogę i skieruje się na inną, to przecież osiągnie też i inny rezultat. Powiedz, czy takie znaczenie mają obrazy, jakie mi pokazałeś? Duch wciąż stał nieruchomy wskazując grobowiec Skrucz drżąc całym ciałem ze strachu niemal pełznąc przysunął się do grobowca i przeczytał na nim swoje własne nazwisko Ebenezer Skrucz Więc to samego siebie widziałem zawołał padając na kolana Teraz palec ducha przesuwał się raz po raz od jego osoby do mogiły. Nie, duchu! O nie! zawołał Scrooge. Duch wciąż powtarzał ten sam ruch ręką. Duchu! krzyknął Scrooge, chwytając płaszcza widma. Wysłuchaj mnie! Ja już nie jestem tym człowiekiem, jakim byłem do chwili spotkania z tobą. Nie jestem i nie będę przenigdy. Dlaczego pokazałeś mi tak straszne rzeczy? Czy dla mnie nie ma już ratunku? Ręka ducha po raz pierwszy zadrżała. O, dobry duchu, błagał skrócz, leżąc u stóp widma z twarzą zwróconą do ziemi. Zmiłuj się nade mną, ratuj mnie, powiedz, że jeżeli zmienię życie, to zmienię też obrazy, jakie mi pokazałeś. Ręka widma poruszyła się, jakby przytakująco. Odtąd z całej duszy będę czcił święta Bożego Narodzenia. Przyrzekał ze skruchą Scrooge. I przez cały rok będę na nie z radością czekał. Będę też pamiętał o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wszystkie trzy duchy, które mnie odwiedziły, żyć będą we mnie. O duchu, powiedz, że mogę zetrzeć napis z tego grobowca. Z rozpaczą chwycił dłoń ducha. Ten usiłował ją wydrzeć, ale Scrooge trzymał z całej siły. Duch jednak był silniejszy od niego i uwolnił rękę. Scrooge jeszcze raz wzniósł dłonie, aby znów błagać o zmianę swego losu. Nagle zobaczył, że płaszcz i kaptur widma zmniejszają się, kurczą, aż wreszcie całe zjawisko przemieniło się w poręcz jego własnego łóżka. Zapraszam do przesłuchania pozostałych odcinków podcastu i sięgnięcia po tytuły nominowane do nagrody Literacka Podróż Hestii. W naszym konkursie zachęcamy młodego czytelnika do skorzystania z wartości płynących z literatury, bo dzięki temu poznawanie świata jest ciekawsze i łatwiejsze.